Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej we Fran Bow. Czy może bardziej Bow? To takie jest AO chyba w sumie, nieważne. W każdym razie, moi drodzy, nagrywam ten odcinek jeszcze przed wypuszczeniem tego odcinka poprzedniego z dwóch powodów. No, akurat lubię akurat takie gry, szczególnie takie point and clickowe, zagadkowe, tajemnicze nagrywać jednak ciągiem. Ze względu właśnie na to, że przecież tutaj bardzo duża szansa jest na to, że ktoś z was pokusi się o jakiś spoiler, którego nie powinien nawet nie powinno mu przez myśl przejść, żeby jakieś spoilery rzucać, więc a propos się odniosę do tych spoilerów, nie próbujcie. Błagam was serdecznie, nie próbujcie ani spoilować, ani nawet hintować rzeczy, o które nie poproszę zbyt mocno, bo... Winho, okej, to jest moja droga powrotna, no dobra, to idziemy. Ciekawe, czy Phil o niej wie. Ponieważ będą bany lecieć. Bany lecieć jak szalone. O, szczur. O, uderzył się w głowę. Może powinienem dać mu kask? Szczur się uderzył w głowę. No i teraz tak, pytanie, czy mogę iść w górę? Nie, mogę iść tylko w lewo, okej. Po prostu będę szła i szła. Dzieweczka do laseczka. W sumie chcę wejść do laseczka, tam gdzie kot jest. Albo nie pamiętam tego, albo tutaj kończy się demo. Tu się skończyło demo. Powiem szczerze, bo naprawdę nie pamiętam tej lokacji. Wstawaj. Wstawaj, Fran. Kurczę, czyli jest bardzo duża szansa, że rzeczywiście to jest tyle. To już jest wszystko. Jest miotła. O, gdybym była wiedźmą, mogłabym stąd odlecieć. No pewnie, jest też młotek. Staszek, jaki młotek? Mopek chciałeś chyba powiedzieć. Mr. Midnight nie cierpi mopów. Zawsze chciał je zabić swoimi szalonymi łapami. Nic nie ma pod kocem. Stare i rdzawe. Jak jezioro pewne. W środku pudełka, zobaczmy co jest. I znowu jest ten Duotine. Znowu te złe pastylki. Muszę je wziąć, żeby znaleźć koteczka. Zamazana... No. Zamazana ulotka, bądź też po prostu... Jak to się nazywa? Etykietka, tak? Żółte. They look more fun. Właśnie, ciekawe dlaczego dają mi czerwone, a nie żółte. Może skończył im się kolor. Nie chcę próbować. Rękawiczka. Wszystkie te noszą rękawiczki. O! Pacjent 25062009150000 is a current target. Czyli jest naszym obecnym celem. Odpowiedź celu jest pozytywna, czyli że odpowiada, tak, nasz cel. Now expanding the triggered gland. Cokolwiek to znaczy. Tutaj widzę, że jest podanie jakiegoś leku. Zmień pojemnik, żeby wyglądał jako... approved variant. Czyli zmień pojemnik, żeby wyglądało jakby to był ten zatwierdzony. Zatwierdzona wersja leku. Interesujące. Okej, nie będziemy tańczyć z mopem. Produkty do czyszczenia. Powinni wyczyścić toalety. Dużo chemikaliów. Co jest w zlewie? Nie ma wody. Nie ma jak umyć ręców. No dobra, zobaczmy jak wygląda ten teren. W takim wypadku jeszcze od drugiej strony. Nie mogę teraz wrócić, ale są schody na szczęście. Zobaczmy. Czaszki spadają ze schodów. Lies in a box. Kłamstwa. Kłamstwa w pudełku. To prawda. Oczywiście, tutaj niewiele się to wszystko różni. No właśnie, czyli być może to co podrzucali Fran to były jakieś, wiecie, leki, których nie powinna dostać, tak? No dobra, to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o podróżowanie tutaj, tylko że tutaj nie znaleźliśmy dosłownie nic. Chyba, że mamy jeszcze klucz. Lost and Found zaczęło drżeć tak w ogóle. Mamy też ciasteczko. Mamy też tę kartkę z kodem, no oczywiście, tak. I tu się można prawdopodobnie doczytać liczb. Ja tutaj widzę na przykład coś w stylu
Nie wiem, czy to jest 51 albo 31, albo to może być 3T. Nie wiem. Ale wydaje mi się, że to może być liczba. To coś czuję też, że my się dowiemy o tym w swoim czasie, co mamy z tym zrobić. Chyba musimy się udać w takim wypadku schodami. O! Zamknięte. Dobra, na pewno tu nie byłem. Na stopro. Coś mi się wydaje, że właśnie oś... Wow! If you struggle, you will know that it was I. I will be in every corner to make you suffer and cry. If you choose to disobey, your cat's life will be marked. O-o. I żeśmy zemdleli. Mój kochany kotku, niebawem będziemy razem, obiecuję. Tęsknię za tobą, mój najdroższy, tak bardzo mi ciebie brak. Dlaczego odchodzisz? Nie zostawaj mnie samego, panie Midnight. A. Znamy ten labirynt. Na samym końcu labiryntu, Fran. Spotkamy się na końcu labiryntu. Więzień labiryntu mi się kojarzy teraz z tym. No dobra. Okej. Okej. Tak, czyli demko musiało być na pewno przed chyba wejściem do tej rury. Znowu zemdlałam. Ciekawe, czy moje sny są prawdziwe. Potwór nie pozwoli mi iść do domu. Ale jeśli znajdę labirynt, może znajdę pana Midnight. Będę na niego mówił pan Midnight, tak samo jak mówię Fran. Przecież mogę na nią mówić Franciszka. Franciszka, Franciszka. Szukam rymu. Franciszka, Franciszka. Klikam... klika ci myszka, nie? Nie wymyślajmy jednak głupich rymów. Zobaczmy, co jest tutaj. O, operating room. To miejsce, gdzie operują. Failed. The patient woke up after frontal lobe. The procedure was cancelled and incompleted. Czyli się obudził. Podczas robienia jakiegoś... dziwnego czegoś. Ale to jest psychochirurgia. Lobotomia. Zobaczmy, co tu... Co tu widać? Operating room. Nie chcę iść do środka. Tu widocznie... Okej, okay, pachnie... tym. No. Wręcz spleśniałem czy zepsutym... ciałem. Nie chcę, żeby bawili się z moją głową tutaj. No i ten psychiatryk ma dużo tajemnic. Coś mi się wydaje, że my tutaj teraz wrócimy, wiecie, na górę, gdzie drzwi były do tej pory były zamknięte. I did go to... Tak, czyli dookoła, żebym przeszła. I'm just under the kitchen. Jestem pod kuchnią. Nie mogę iść na górę, bo jest zamknięte. Mamy tu jeszcze dwa przejścia w razie czego. O! O kurcze! Patrzcie, i oni naprawdę coś tutaj w tych głowach im mieszają. O nie! Biedne dziewczyny! Mam nadzieję, że wydobrzeją jak najszybciej. Mam nadzieję, że nigdy tak nie skończę. Mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. Chore miejsce. O, i jeszcze tu ktoś... O Boże. Cześć, czy odpoczywasz? Czy właśnie żygłeś? To okropne. Mam nadzieję, że wyzdrowiejesz szybko. No dobrze, więc tutaj trzymają. Widać, że dzieciaki robią na nich eksperymenty. O kurde. To jest niepokojące. Koń z głową klauna nabitą na badyl. A krew jeszcze ocieka na tego dzieciaka. My path to life has been denied. I haven't been born, but I was alive. I'm waiting for a mother to love me. O matko, o matko, o matko, co tu się dzieje? Dobra, tu sobie niezła schiza jest. O, proszę bardzo. A, jesteśmy teraz po drugiej stronie. Tak, zabrałam nowych na górę. Franbo? Nie widziałam jej. Co? Klucz do piwnicy? Nie. Biuro doktora? On zwykł mieć klucz tam. Uspokój się, klucz nie jest tutaj. Oczywiście, dam ci znać, jeśli się pojawi, ale musisz się uspokoić. Tak, przyniosę to tobie, jak tylko znajdę, dobra? Do widzenia, cześć, nara, pa, hej, czołem ludziska. Baby shaken syndrome. O mój Boże, nie mogę w to uwierzyć. Jestem w recepcji, to jest... Jest super, ale pielęgniarka, muszę się jej pozbyć. Co powinnam zrobić? Co powinnam zrobić? Okej, widzę, że tutaj mamy cały czas dialogi.
Ej, no właśnie, cały czas mamy dialogi. A tu mamy co? Mamy klucz. To jest klucz do... Nie wiem, ten klucz otworzył drzwi. Do piwnicy, może coś otwiera. To jest też na pewno klucz do biura. Do biura wiadomo kogo. Pani pielęgniarko, mam nadzieję, że będzie chciała pani pójść do toalety bardzo szybko. Dobra. Oh, the note, I have said something, coś o tym powiedziałam, tak? To musi być panel, tak, ochrony. Czerwone miga, tak, światełko. No dobra. Nie ma tu żadnych kluczy na miejscu, gdzie powinny być klucze. No dobra, zobaczmy, czy to nam pomoże. At the end of the maze. Na końcu... Tak. Na końcu labiryntu. O! O matko, czy to jest płód pępowiną przywiązany do... O, jest tu szkieletu. Oh my goodness, czy dobrze ci... Co z tobą, małe dziecko? Czy to twoja mama tam wisi? Czy jej ci brakuje? Mojej mamy brakuje. Mi mojej mamy brakuje. Bardzo mi się podoba, że podejście jednak i dialogi naszej Franciszki są takie typowo dziecięce. Czyli ona nie rozpatruje tego jak my, dorośli, że ufu, płód na pępowinie, tylko hej, małe dziecko, czy to jest twoja mama, nie? Więc pewnie podoba mi się to, podoba mi się takie podejście. Nie pamiętam telefonu do ciotki. Zaskoczę ją, jak wrócę do domu. Love letter, dear Pete. Okej, okay, to jakiś jeszcze ten. Dobra. Co my tu możemy zrobić? You are skinny. No nie wiem, czy można powiedzieć o... To takie gra słów, nie? Jakim cudem kościotrup jest skinny, skoro skin to jest skóra. Dlaczego tutaj wisisz? Czy jesteś pielęgniarką? Nie ma tutaj żadnych kluczy. Tu widzimy koteczka. To jest dokładnie to, co mi powiedział pan Midnight. Ciekawe, co jest na końcu tego labiryntu. Mam nadzieję, że znajdę swojego kota. No i teraz dobre pytanie. Znaczy, co się stanie? Właśnie, co się stanie, jak przejdziemy tutaj i teraz... Aha, okej. No dobra, musimy jakoś pozbyć się szanownej pani. Nie wiem czy, może ciasteczkiem. Things not working makes me angry. No dobra, chodzi na to, że musimy coś wykombinować. Coś wykombinować. Jakimś cudem przegonić ją, tylko nie wiem właśnie, jakim cudem. Co mamy zrobić, żeby ona sobie stąd poszła? Może czegoś mi brakuje w piwnicy. Przecież wiecie, co tu jest jeszcze takie jedno miejsce? I tutaj nie brałem piguły. Okej, okay, tu się nic nie dzieje w sumie, ale... No właśnie. Nie możesz winić tych, którzy są ignorantami. Nie możesz też ale nie możesz pozwolić ignorancji decydować. Życie cię nauczy. Nawet przez ból, cierpienie i łzy i coś tam i pot, tak? No właśnie, a jak będziemy patrzeć tam, no właśnie, używając naszych zmysłów... Kto to jest? Hej, panie, obudź się! Nie chcę wchodzić do środka. No właśnie, może na przykład, zaglądając tutaj, używając naszej super ekstra tajnych wizji... O! Czy tu jest napisane... Edward Drowty. Patrzę też od tyłu. It says Edward. I don't know what that means. Nie wiemy, co znaczy Edward. Ale to jest na pewno słowo, które chyba warto zapamiętać. Może to jest anagram. Tylko trzeba by się zastanowić, jakie to może być słowo. Może to jest draw it. Narysuj to. Draw it. Taki mam teraz pomysł. Czy to może być to? Okej, tu są dziewczyny, które mają... Dobra, to jeszcze zobaczmy. Tutaj nie patrzyliśmy jeszcze, co widać. Okej. Czemu twój mózg jest na zewnątrz? Czy jest tu za ciepło? Nie odpowie mi. Okej, przyjdą myszy i zjedzą. No dobra. Ale mamy coś... Mamy jakby hinta według mnie, który prawi narysuj to. Tylko narysuj co? O, i znowu lies in a box. Może jednak możemy coś wziąć z tego pudełka, ale wątpię. Raczej to wszystko jest nie do wzięcia. Jest tylko też numer pacjenta. Może jesteśmy w stanie coś tutaj narysować, skoro cały czas uważam, że anagram z tamtego to wyjdzie jakiś draw it. To musi być jakaś wskazówka do tego, co tu rysować.
Spróbujmy użyć ciebie gdzieś. Cranion with Keyholder, to w sumie bez sensu. Nurse desk. Może byśmy coś napisali. Na przykład tą kredką. Gdzieś. Coś. Tylko, że to nie ma sensu. Nie chcę tu być. No dobra, powiem szczerze, mam pewną zagwozdkę teraz. Nie mam pojęcia, co by tu można było zrobić. Może spróbujmy otworzyć to wejście na przykład tym kluczem? Nie, ten klucz tu nie pasuje. A szkoda. A gdyby klucze pasowały do którejś z tych drzwi? Nie pasuje tu. Nie pasuje tu, a może pasuje tutaj? Kurczę. A szkoda. Coś czuję, że to byłoby miejsce, gdzie moglibyśmy zdobyć sporo rzeczy. Ale nie sądzę, żebyśmy mogli tam wejść. Nawet widząc, że tutaj ktoś jest. Szkoda. A może jest jakiś sposób na wejście tutaj, nie? Ale nie wiem, którędy w sumie. O, patrzcie. And there you go, hope the nurse sees the key. Proszę bardzo, powiesiłem klucz na miejscu na klucze, bo może na przykład to odwróci uwagę koleżanki. O, proszę bardzo. Oh, the key was here after all, I better take it back. O, proszę, w taki sposób musiałem teraz pozbyć się klucza. No to wykombinowałem, cieszę się z tego. Czasami trzeba właśnie tak pokombinować, żeby coś tutaj uzyskać. Old coffee. Nie ma krakersów. No dobra. To teraz pytanie. Tu możemy pójść. Ale właśnie, tutaj jest cały czas ten alarm. Poszła też pielęgniarka. Nie mogę otworzyć drzwi, są zamknięte. No właśnie, może pomoże mi otworzyć ten papier, który znalazłam. No dobra. To mamy teraz ten panel. Please enter 4-digit password. Ale teraz zobaczcie, one mają też swoje litery. Więc może te litery też nam jakoś pomogą? Cztery litery, tak? Znaczy cztery cyfry, przepraszam bardzo. Ale to też jest ciekawe, ponieważ tutaj na tej notatce... Jakim cudem... Bo tak, jeżeli to jest rzeczywiście 31, to mamy 6 plus 25 daje nam 31, prawda? Czyli jakbyśmy mieli dodać miesiąc do roku. Tu mamy 12 plus 17, 29, ale... Szczerze powiedziawszy, ja tutaj widzę inną liczbę niż 29. Także nie mam pojęcia, czy dobrze będę strzelał. Tylko właśnie teraz pytanie. Która liczba jest pierwsza, tak? December 17, July 25. This code is very important. No właśnie, teraz co się stanie, jak zrobimy tak? Użyję tego tu. Sometimes things just don't work. Ale to będzie działać, tylko trzeba by... 31 i tam było 27 albo 27 31. Nie, no właśnie, teraz właśnie pytanie, jaki ten kod tak naprawdę tu jest. A w sumie to może być 29 31. Zobaczmy, czy 29 31 wejdzie. 29 31. Nie. Kurczę, czegoś brakuje. I jeszcze jest napisane draw it. Tam, na tej wskazówce. Innym pomysłem może być na przykład 12-17, ponieważ to jest December, to grudzień. Ale to byłoby dziwne, gdyby to weszło. To też nie jest dobry pomysł. Mam jeszcze jeden pomysł. Code jest napisane z dużych liter. A to mamy... Jednak jest to słowo czteroliterowe. Tak. Zobaczmy. C, O, D, E. Też nie. Code, nie? Kurczę, chyba nie do końca czaję zagadki z tym. No i oczywiście ja cały czas traktowałem July jako szóstkę. 6 plus 25, 31, które tu widać. Teraz właśnie znowu się zorientowałem, że przecież July to jest lipiec, to jest 7. Także nie wiem, może 7,25 to jakoś trzeba pomnożyć, dodać. To byłoby 32 wtedy, tak?
Więc nie wiem, czy dodawanie liczb ma jakikolwiek sens. To byłoby 29 tutaj, a tu 32. 29, 32. 32. Tak! Ja nie wierzę! O ja! To przede wszystkim pierwsza rzecz. Te liczby, tam na pewno nie było dwójki napisane. Tam coś było pomazane i to było chyba tylko na zmyłkę. Trzeba było dodać dzień do... Czyli wszystko dobrze od początku robiłem, tylko kurczę, znowu uznałem July jako 6, a nie 7. No nie wierzę. No nie wierzę po prostu. Dobra, ale mamy to. Uciekamy z tego psychiatryka. Oho. Ty mała suko! Zapłacisz za to, co zrobiłaś. O. Albo i nie? Uuu, ty mała, sprytna dziewczynko, myślisz, że tak po prostu możesz odejść? Uła. Co? Nie może być. Nie! O, proszę. Mechaniczny koteł? Coś powstrzymało demona. Muszę uciekać do labiryntu. O kurcze. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że coś powstrzyma tego demona, ale najwyraźniej coś go rzeczywiście powstrzymywało. No dobra. No to do labiryntu. Dalej nas goni? To co, stracił głowę i jednak ją odzyskał? O, patrzcie. Trochę inna stylistyka jest teraz. Naprawdę tutaj mamy teraz podróżowanie po labiryncie. No dobra, czas teraz się pouczyć prawdopodobnie ścieżek. Cały czas słychać gdzieś tego kota, który tu biega. Okej, tu jest jakieś przejście. Tam jakiś potworek. No dobra, ale zakładam, że... W ogóle to jest też coś jak przycisk, który powinien... Który chyba, jak ktoś nie chce robić takich zagadek, to skipuje i poszło. Ale tutaj widzę, że jest kruk. Może ptaki będą pokazywać ścieżkę. Nie wiem, tak teraz zakładam. Rozumiem, że nie możemy dotykać tego potwora, bo jak dotkniemy potwora, to potwór nas zje. Oj, ty. A no! Właśnie, a nie sądziłem, że aż taki... No i od początku? Nie sądziłem, że ten potwór ma aż taki zasięg. Pójdźmy teraz tędy. Teraz trochę inną ścieżką idę. Okej. No właśnie, jakaś taka buka za nami łazi z muminków. Idę inną ścieżką. Pytanie brzmi, czy... Nie. Tu się nie da. Dobra, ta ścieżka jednak nie jest dobra. O, ale jest też koteł. Może ten koteł zniszczy? Te potwory. Zazwyczaj niszczył. Nie. Ale tędy nie przejdę, bo mnie zje, czyli jednak ta ścieżka jest zła. Buka na mnie leci! Dobra, tu trzeba niezłą mijankę robić. A trzeba też poczekać, aż one sobie przejdą. Przystąp w tym miejscu, gdzie ich jest strasznie dużo. Do widzenia, buka. Okej. Okay. Nie wiem, czy jest któregoś momentu, w którym będzie zaraz się nie pojawi kolejna, ale tu chyba, nie, tu chyba teraz trzeba skręcić. Trochę widać tutaj, zobaczcie, takie jakby kwadraty, takie pola. Ale rozumiem, że to tak ma być, bo zobaczcie, możemy na te pola po prostu klikać. Ona te, po prostu po tych polach łazi. To jakiś pomnik. A rozumiem, że tu nic nie jest istotne. Nic nie da się... O nie. O nie! Ślepa uliczka. Nie wierzę. Znaczy, prawdopodobnie trzeba będzie może tędy przejść. Naokoło. Oho! Albo jednak trzeba będzie iść za tym potworem. Ten potwór se tam poszedł. Dobra, idziemy za nim. Teraz nie wiem, czy w górę, czy w dół, ale zakładam, że w górę. Znaczy mamy dotrzeć na koniec labiryntu. Miejmy nadzieję, że ta ścieżka jest właściwą. Jakieś grzyby, jakieś... Aha! Czterolistna koniczyna. No i się okazało, chyba że możemy wejść tutaj do tego na przykład. Nie, kolegi, nie możemy. Dobra, czyli jednak nie ta ścieżka. Właśnie, może trzeba będzie pójść wtedy tutaj w prawo i na górę, czyli poczekać, aż kolega potwór sobie przejdzie.
Chyba, że można tutaj już okrążyć. Tu też można by pójść. O, no, już myślałem, że to... Że mnie jednak zje, jak będę obok, ale nie je mnie na szczęście. To idziemy tędy. Może tędy jest przejście. Jest kruk. Mam wrażenie, że kruk jest naszym dobrym... O, tu już jest koniec labiryntu. Dobra, to trzeba będzie przeczekać pewnie. Kruk, mam wrażenie, że jest jakby tym naszym wskaźnikiem dobrej ścieżki. Tak zakładam. Nie wiem, czy to rzeczywiście tak jest, ale... Ale bardzo możliwe, że tak jest. Czterlistna koniczyna raczej nie pokazuje nam szczęścia. Jak się tutaj mnóstwo, nie oznacza szczęścia. O! Jest! Dotarliśmy do końca. I found my way out, the same achievement. Na końcu labiryntu znajdziesz... Złe krytery nocy. Będą cię ścigać. Będą się śmiać. Ale zawsze będzie dobra strona. Kot pełen orzechów i... Kurczę, jakieś gwoździ? Zawsze będzie twoim przewodnikiem. Aha, może chodzi o to, że ten na kółkach, tak? O nie, nie, nie gub! Zgubiłaś zdjęcie, fotografię rodziców. Jak źle. Samo zło. Chapter 2, part 1, Curiosity Symptoms, czyli symptomy ciekawości. Dotarliśmy do rozdziału numer 2, moi drodzy. O mój Boże, było blisko. Tam wręcz, nie wiem, kuleczka zamszowa, motyla noga. Mam nadzieję, że strażnicy nie znajdą tych ścieków. O, co to za miejsce? Mam nadzieję, że znajdę pana Midnighta gdzieś już niebawem. Jakiś misiek tutaj, proszę bardzo. Ho, nie masz ramienia. Dobrze, że nie krwawisz. Jestem trochę zmęczona. Tym wyciekającym czerwonym mlekiem zewsząd. Jest też but. Znam historię dziewczyny z czerwonym butem. Byłoby miło mieć jakieś właśnie miejsce, takie miękkie miejsce, żeby zostać, żeby się gdzieś przespać. Pamiętam coś zabawnego. Very old uncle tried to blow. Bardzo stary dziadek próbował w to dąć. Co? Sorry, ale decydował będę, tak? Wypierdził wszystkie swoje gazy, próbując w to dąć, więc no rzeczywiście zabawne, też jest jakiś kuń. Jest napis Jantz and I have no idea why. Jantz. Może takie imię jak Mr. Midnight. No właśnie, cały czas zastanawia ten droid. Nam nie było nic do rysowania w sumie, nie? Więc taka wskazówka, ten Itward, może to był jakiś... Ale jestem bardzo ciekawy, co ten Itward oznaczał. W każdym razie, moi drodzy, jeszcze na koniec zobaczymy sobie, co jest po drugiej stronie. Oho! Patrzcie! Pierwszy raz widzę po drugiej stronie jakąś postać, która... Tak jakby trochę... Żyje! Taka żyjąca i nie tylko, prawda, tak o, będąca stabilna, tylko ona rzeczywiście coraz bardziej mobilna. Bo do tej pory mieliśmy do czynienia właśnie z tymi kryterami, tak, cieniami, które raczej się nie ruszały. Także moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. A ja na sam koniec odcinka, żeby was nie trzymać mega w napięciu, to chociaż zobaczę, jak wygląda kolejna lokacja, ale kolejną lokacją jest po prostu samotne drzewo. Cześć, drzewo! Okej, okay. Po prostu samotne drzewo. Zobaczmy jeszcze, jak to drzewo wygląda po drugiej stronie. O kurcze! Klucz! Curiosity is dumb, damn you curiosity! Oh, I like... Lubię być ciekawska. Jak inaczej mogłabym się nauczyć różnych rzeczy? Ciekawość jest przeklęta, tak? Czym jesteś? Jesteś... Sama jesteś... Jesteś pewnego rodzaju ciekawą rzeczą dla mnie. Co? To jest właściwe pytanie, ale dlaczego powinno być bardziej... Dlaczego jest bardziej odpowiednie? Chciałabym klucz. Nie mam za dużo czasu, żeby rozmawiać, proszę pana. Chciałabym wziąć klucz. Ale ten klucz nie jest twój. Na pewno nie jest twój. Dobrze jest mieć dodatkowy klucz. Szczególnie, kiedy masz zamiar coś zrobić. Nie moglibyśmy mniej o to dbać. Affection towards you is simply none. Okej, czyli
Kompletnie nam nie zależy na tym. Wisi nam to. Nazywam się Fran. Jesteś bardzo szczery. Lubię to. Jestem człowiekiem. Nazywam się Fran. Miło mi cię poznać. Interesujące. Powiedz mi coś więcej. Miałam kota. Mam nawet kota. Miałam jednego. Teraz się zgubił. Muszę go znaleźć. Naprawdę? Tak, naprawdę. Teraz proszę, daj mi klucz. Spójrz, człowieku Fran, czy tam kobieto Fran. Przybyliśmy z południa, lecąc jak zawsze. I jedno z nas zaciekawiło się tym kluczem. I teraz wszyscy z nas są tutaj, wszyscy jesteśmy teraz tutaj jakby zaplątani. Utknęliśmy tutaj. Przez to, że mamy długie włosy, nie możemy się uwolnić. Czy mogę jakoś pomóc? Więc ty też jesteś ciekawski. Mogę ci jakoś pomóc? Zazwyczaj trafiamy i blokujemy się na drzewach. Mamy coś, co może nam pomóc się z tego wydostać. Piękny grzebień. Grzebień... To żeby czesać nasze włosy za każdym razem, kiedy utkniemy. Daj mi ten grzebień i ci pomogę. Jest pewien problem. Paskudny złodziej zabrał nam ten grzebień. No, teraz jesteśmy tutaj... Na zawsze zostaniemy już tutaj na tym drzewie. Jeśli znajdziesz złodzieja i grzebień, zdobędziesz klucz. Umowa stoi? Jak on wygląda? Oczywiście, że umowa stoi. Szczur! Narcystyczny szczur! No pewnie uciekł z nuklearnego tronu. Albo z Enter the Gungeon. Zabrał ten grzebień, żeby być pięknym. Nie mogliśmy za dużo zrobić, więc uciekł. Znajdź go i uwolnij nas. Wyzwól nas z naszej ciekawości. Postaram się. Postaram się jak najlepiej, tak? Będziemy tutaj czekać. No dobra, moi drodzy. No i teraz już na pewno skończę ten odcinek. Więc jak wiecie, musimy znaleźć złodzieja grzebieni. Żeby pomóc rozczesać potwora na drzewie i zdobyć klucz. Fajnie to wszystko wygląda. Jestem coraz bardziej ciekawy, co tu się będzie działo, bo wreszcie przyszedłem dalej dzisiaj, niż sam znałem grę, więc jestem zaciekawiony. Zagadki są fajne, pomysłowe, to mi się podoba, więc widzimy się w kolejnym odcinku już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, także trzymajcie się wielka piona i do zobaczenia już niebawem. Cześć!